co tutaj się wyprawia normalnie. Co tutaj się wyprawia? Podłoga się myje. Pani ekipa Marta. Sprzątająco. Pani Marta. Przeprowadzkowa. Więc po całym dniu robienia czegoś w wanie i nie tylko w wanie, w mieszkaniu też. Tak, w końcu doczekaliśmy się ostatniej nocy w tym mieszkaniu. Tak. Więc trochę aż tak ciężko uwierzyć w to. I chyba mi przynajmniej jest nadal ciężko uwierzyć w to, co się dzieje i że po prostu pakujemy i jutro jest... I że to jest już. Tak długo czekaliśmy na ten moment. No. Plan był... że wyruszyć 12 marca, jest trochę później. Tak. Ale wszystko dobrze się składa. I mamy nadzieję, że tylko tak pozytywnie będzie się to wszystko układać. Dokładnie. Więc ku przygodzie generalnie. Jutro zdajemy klucze do mieszkania? Tak, ostatnie porządki, tylko jutro wynosimy resztę naszych pierdołów stąd do wana. Dzisiaj jeszcze tutaj gotowaliśmy sobie i tak dalej. Więc resztę z kuchni rzeczy wyniesiemy do wana i przeprowadzamy się. Tak jest. Jutro pierwsza noc w wanie. Jutro pierwsza noc w wanie. Takie jaja. No. Pierwsza noc w wanie, a pojutrze? Pojutrze adios, Pavel. Jedziemy dalej. Jedziemy dalej. Ku kwarantannie. Tak. Pierwsze co, to powiedzieć do Polski, 2 tygodnie kwarantanny. No, ale zaczynamy. Mamy fajną miejscówkę. Więc... Dokładnie. Dobry. Dzień dobry. To poranek kwietnia 15. Tak. Dzień zero. Dzień zero, więc dopiero się obudziliśmy i tak naprawdę teraz jest kawka. Będziemy powoli zbierać się do prowadzki. Bo jest godzina 7, a o 2 przychodzi do nas najemca. Tak, więc szorowanie i pakowanie. Dokładnie. I spadamy. Więc... I go! Spadamy! Co tutaj się wyprawia normalnie? Co tutaj się wyprawia? Podłoga się myje? Pani ekipa sprzątająco. Final touch. Przeprowadzkowa. Final touch. Czyścimy tutaj. Już grzeźnie nowa podłogę. Wszystko tutaj poczyszczone, odkurzone, więc super sprawa. Tutaj też łazieneczka była czesana. Kuchnia też. Ostatnie tutaj, że tak powiem, sprawki. No i wszystko teraz jest w salonie. I będzie wrzucane do wana. I wrzucane też do piwnicy jeszcze resztki. Dobra, więc generalnie ja nie wiem, która jest godzina, nie? Która jest godzina? 20 po drugiej. 20 po drugiej. Punktualnie o drugiej zanieśliśmy ostatnie rzeczy do wana. Ja cię kręcę. Po prostu rura była taka, że koniec. Ach. Oczywiście w ostatnich 20 minutach najwięcej rzeczy się znalazło do czyszczenia i do zanoszenia, ale udało nam się. Teraz już jesteśmy w waniksie. Wszystko... Buźki. No łóżko nawet jest, to robię się sam. Mamy już spać, jest czat. Jest czat generalnie. Luisia siedzi na stanowisku kierowniczym, więc teraz tylko idziemy na goodbye party. Jej! Luisia. Luisia patrzy. Na stanowisku kierowniczym. Quick, 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 no, no, push it like, still a roly push, yeah, push, 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 whoa, good.
Hey, you need to drink it, both of you. Yes. Good? Perfect. Yeah. One, two. Siemano, kochani, witamy. Ponownie Luisia, pomocniczka, tutaj jest. A my wywaliliśmy pół naszego garażu, żeby... Żeby podłączyć się w końcu do main hookupu. Nie zrobiliśmy tego wcześniej. A dzisiaj mamy okazję u naszych przyjaciół. Stoimy na noc, więc podepniemy się do nich. Zofry. Tak. Dotarliśmy do końca 15. Możemy coś zjeść. Tak, dokładnie. Ja się kręcę, nie? To był po prostu szalony dzień i tyle się działo. Tak. Czyszczenie, oddanie kluczy, przyjazd naszych znajomych, o których jesteśmy wdzięczni, że możemy przenocować. Tak, jesteśmy podpięci do ich zasilania na 230. Więc no, jesteśmy mega. Światła działają. Lodówka działa. Wszystko jest zajebiście. Więc to działa. Telefonik się ładuje. Tak. Zasiadamy do jedzonka, które sobie na szczęście przygotowaliśmy już dzisiaj rano. Tak. Stolik się trzyma. Stolik się trzyma. Jest super. I to jest suróweczka z przepisu mamy Eli. Tak. Więc pozdrawiamy. Eli. Pozdrawiamy Elę. Dokładnie. I ku przygodzie. Smacznego! Smacznego. Witajcie. Co za ziemia. Jesteście. Tak, jesteście z nami teraz razem. Na naszym pierwszym wieczorze. W łóżku również, w wanie. Mhm. Mamy tyle kołder tutaj. Wzięliśmy kołdry swoje normalne, mamy kocyczki. Mamy tutaj ekstra grzałkę. Mamy ekstra grzałkę. Luinie. Mamy nasze te skórki do grzania. No. I taki długi dzień to był, a po prostu nadal ciężko nam uwierzyć to, co się dzieje. I że to już... I że to się dzieje. Się dzieje. No, dokładnie. I generalnie trudno nam jeszcze ogarnąć to, że przez ten cały rok tyle się działo. I tak mówiliśmy, że kiedy ten van life będzie, bo cały czas tylko budujemy i budujemy. I końca nie widać i ciemno, zimno. Ciemno, zimno, no. Do wiosny daleko. A tu no. Wiosna i już jesteśmy w vanie. No, dokładnie. I nagle z bicza strzelił po prostu ten ostatni okres budowania vana i jesteśmy bardzo szczęśliwi teraz. Tak. Cały czas jesteśmy szczęśliwi, a teraz jesteśmy wyjątkowo szczęśliwi. Z tego powodu konkretnego jesteśmy bardzo szczęśliwi. O, powiem to tak. Więc jutro poranek z nami i jedziemy dalej. Dobranoc! Dobranoc. Dzień dobry! Pierwsza nocka za nami, Bania. Dokładnie. Troszkę było zimno. Trochę zimno, ale mieliśmy tyle na sobie i kołder, i jakiś kotków. I tę małą grzałkę, taką małą grzałkę. Tu jest jedna mała grzałka, tak, która dała radę jak najbardziej, więc Boże, byliśmy tacy podekscytowani i obudziliśmy się, to ja oczywiście się obudziłam z takim uśmiechem, a Grześ mówi, żuczek zadowolony. Hmm? Tak. Teraz kawódka. Good vibes. Ostatnie zakupy? Tak. Później musimy jeszcze paczuszkę odebrać gdzieś tam po drodze. Tak jest. Jedziemy na prom. Siemano. Siemanko. Zgadnijcie co? Wszyscy w paczce. Wyruszamy w drogę. Tak. Wiekopomna chwila. Jest to wiekopomna absolutnie chwila i trudno nam w to uwierzyć, ale po tych wszystkich teraz już akcja, teraz 16 już kwietnia, możemy wreszcie się spakować i jechać na prom. I jedziemy w stronę Polski. Tak, jedziemy w stronę Polski, kochani, i generalnie będzie tak, że no wiadomo jaka jest sytuacja, więc będzie kwarantanna, więc
będą też oczywiście vlogi z kwarantanny, co tam robimy. Ale jedziemy teraz ku Polski i jest to naprawdę wiekopomna dla nas chwila, bo mija nam w tym roku 10 lat, od kiedy do Danii wyruszyliśmy i wracamy teraz do Polski, więc no będzie to coś bardzo takiego sentymentalnego i zarazem specjalnego, więc cieszymy się mega, cieszymy się, że też będziemy mogli z rodzinami trochę pobyć dłużej. No. Czekamy teraz na prom, więc generalnie plaża. Trochę przyjechaliśmy wcześniej, co prawda, ale i tak czy siak dużo ludzi nie ma. Jesteśmy my na razie, jakieś tiry i tak naprawdę jak stoimy tutaj na granicy, to są praktycznie tylko tirowcy i poprzedni prom, który odpłynął, akurat widzieliśmy, bo wcześniej przyjechaliśmy, to byli generalnie chyba, nie wiem, no na pracach praktycznie może jednej ręki, dwóch rąk jakieś takie osobowe samochody, a reszta to dostawczaki same, więc jednak ruch osób prywatnych jest dość mały w tym czasie teraz. No co? Idziemy na pokład? Idziemy na pokład, lecimy na prawie. Dobra. Lecimy na górę. Umów nie będzie, więc nie musimy się bić o siedzenie. Co zawsze jest, szczerze mówiąc, dramatem na takich promach. Zwłaszcza w okresie świątecznym. Tak. Idziemy. Bum. Mamy taki widoczek, duży jest tam na dole, zaraz przy tym tirze, tu jest duży. A tu tir z Polski generalnie też. Super. Za chwilę spływamy. Luisia już wprawiona w bojach, nie pierwszy, nie pierwszy raz, a teraz ma taką miejscówę dla siebie tylko. Hopsia. Żegnamy się z Danią na razie. Zobaczyska! Opsa normalnie. Ale czad. Jeszcze nigdy tak wyludniałego promu nie widziałam. Nie ma nikogo. Nie ma nikogo. Ale jest duży. Tam stoi. A tam w oddali Dania. Wypłynęliśmy do Gecer, do Rostocku, z Gecer, więc teraz wchodzimy i bierzemy bambetle, bierzemy Luinie, tędy chyba możemy wyjść sobie, bam, bam, bam. I lecimy. Tą, tą, tą. Generalnie cisza, spokój. Jesteśmy pierwsi na przodzie, więc zacunio. Ładujemy się.
Więc jesteśmy teraz po odprawie celnej na granicy duńsko-niemieckiej w Rostocku. Szczerze mówiąc, trochę się trzęsę nadal, bo zostaliśmy całkiem nieźle przetrzepani. Więc no nie było to łatwe przejście graniczne i chyba w życiu jeszcze nie doznałam takiego sprawdzenia. Pytali się nas dosłownie o wszystko i tak naprawdę chcieli jakieś dokumenty z ambasady, żeby mamy jakiś tam powód do tego, że jedziemy do Polski i trudno im było uwierzyć, że przeprowadzamy się i że cały nasz dobytek jest tylko w wannie i nie mamy więcej bambetli, skoro się przeprowadzamy. Mówię wam, Luisie też wypytywali się o różne sprawy. Była totalnie zdezorientowana. Ale mówię wam, nie było łatwo. Więc teraz jesteśmy na stacji benzynowej na chwilkę. No i jedziemy dalej. Trzymamy kciuki za spokojny przejazd dalej. Zbliżamy się na przejście graniczne w Gołbaskowie i damy znać, jak już będziemy po drugiej stronie. Więc krótki touchdown. Udało nam się przejechać przez granicę polską, więc to super pozytywnie i nie mieliśmy większych komplikacji. Tak, wypełniliśmy tylko odpowiednie papiery i jedziemy dalej. Jedziemy dalej, jedziemy na kwarantannę, ale już jesteśmy tacy podniesieni na duchu, że nam się udało dalej przejechać. Dojechaliśmy przez taką przygodę. Dużo już tutaj stoi. Tak, już się powoli robi jasno. Tak. My jesteśmy cali i zdrowi. Kierowca nasz. I zaraz idziemy dał radę. Idziemy teraz w Kimę. A tutaj już wschód słoneczka. Wow, co tu jest, Grześ? Opowiadaj. To jest kiełbaski i cebulka i papryczka. Grillowane na Smoky Joe. Smoky Joe. Nasz grillik. Nasz grillik polowy. Tak, tak. Daję radę. Kwarantanna, dzień pierwszy. Meldujemy się z naszego pierwszego dnia kwarantanny. Tak. Dotarliśmy po wszystkich naszych przygodach i perypetiach. Spaliśmy dzisiaj do 11, ale też poszliśmy spać o 5, więc generalnie dużo się działo. I widzicie, jesteśmy tutaj zaminowani. To jest całkiem ładnie. To jest nasza miejscówka? Tak. Na 2 tygodnie. Tak. Duży stoi, jest Grześ. Jest ogródek, więc możemy z Louis wychodzić, no bo to też jest dla nas całkiem ważne. Jakbyśmy byli na przykład w mieszkaniu i byśmy pojechali do naszych rodzin, no to całe domostwo musiało być na kwarantannie. Plus, no na przykład nie moglibyśmy wychodzić sobie z Louis na spacer, więc to też by był dyskomfort duży. No a tak to na szczęście mieliśmy tą możliwość, żeby podejść do domku takiego letniskowego i tutaj mieć zapasy i tutaj się przekwarantannować przez następne 2 tygodnie, więc stąd będziecie mieć update'y teraz od nas. I co? To chyba tyle na ten epizod podróży ku kwarantannie. Więc subskrybujcie. Subskrybujcie. Lajkujcie. Dokładnie. I do zobaczenia. Do zobaczyska na następnym tygodniu.